Jestem 20 km przed centrum Hamburga. Staję w korku. A przy okazji można poobserwować, z jak daleka Niemcy dojeżdżają do pracy. Tutaj rejestracja z Kielu, czyli jakieś 120 km w jedną stronę, czyli 240 km dziennie trzeba pokonać. Tutaj też rejestracja kielska, czyli 200 km, ponad 200 km codziennie dojeżdżając do pracy. Niemiec, kupując diesla, kupuje go z myślą, że będzie nim robił dużo kilometrów. Różnica ceny paliwa pomiędzy benzyną a dieslem w Niemczech wynosi 20 centów, czyli 80 groszy, czyli dość przyzwoita różnica, dosyć spora już różnica. Taki samochód, robiąc 200 km dziennie, zrobi około 50-60 tysięcy km rocznie. Czyli po 5 latach użytkowania musi mieć około 300 tysięcy km na liczniku. Wtedy właśnie Niemcy pozbywają się swoich samochodów, wymieniają je na nowe, a pod te stare, zużyte samochody przyjeżdżają polscy handlarze, zwożą je do Polski i sprzedają z przebiegiem 140 tysięcy km.